Cześć Juliska. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o moich myślach takich na temat tego, że każdy wie lepiej, co dla innego będzie dobre. Nie wiem w sumie, czy to tak chciałem zatytułować. Zresztą, kurde, jakie to ma znaczenie. No, posłużę się takim przykładem, że idę ulicą i widzę, że siedzi koleś przy sklepie. Co się odbywa? Mój mózg na niego patrzy przez moje oczy. Sygnał dociera do oczu, czyli składa się tam jakiś obraz w głowie. No i muszę nazwać jakąś tą sytuację. Określić. No tak jest, po prostu najwyższym świecie. Mogę określić, że ten koleś jest żulem. Mogę określić, że ten koleś nic nie robi ze swoim życiem, że jest w czarnej dupie i w ogóle i tak dalej. Nie wiem, co z tym tak dalej. Ale tak mam. Może jest w czarnej dupie. Tak mogę zrobić. Mogę podejść i mu pomóc. Mogę go nie zauważyć, nie zwrócić uwagi lub przejść na drugą stronę ulicy, bo na przykład śmierdzi od niego i albo nie chcę, żeby mnie zaczepił. Żeby mnie zaczepił na zwyczajnym świecie i poprosił o te przysłowiowe 2 złote na te winy. Mogę nazwać go nierobem. Mogę zrobić wszystko z tym kolesiem, czyli z jego wizerunkiem w mojej głowie. No i teraz pytanie, co ja robiłem sobie, jak przechodziłem i widziałem, że ten koleś, nazwałem go takim żulem albo człowiekiem, który sobie nie radzi teraz z życiem, że chleje, bo przecież to jest bez sensu. Miałem taki okres, gdy nie wiem, nie piłem chyba 3 lata, chodziłem na jakieś tam terapie. I właśnie to był taki okres, że no ja współczułem tym ludziom. Ja współczułem tym ludziom. Generalnie rzecz biorąc, jak oni na przykład prosili mi jakiś hajs, to ja zawsze dawałem taką: człowieku, ogarnij się, ja też jestem alkoholikiem, robię to i to, i takie tam gadki wstawiałem. Myśląc, że to jest najlepsze rozwiązanie. I rzeczywiście wtedy dla mnie było to najlepsze rozwiązanie. Dzisiaj widzę to trochę inaczej. Nie wiem, jak będę widział za jakąś chwilę, ale dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o swoim dzisiaj. Dzisiaj wiem, że koleś radzi sobie najlepiej, jak potrafi. Się okazuje, że taki koleś, który siedzi na tej ulicy, nieraz sobie lepiej radzi od kolesia, który jedzie w super Mercedesie. Zrobił to dziwacznie, ale tak też może być. No wczoraj, gdyśmy szli z Olgą właśnie coś nakręcać, jakiś film, widziałem, że właśnie taki człowiek siedzi. Zresztą to jest niedaleko koło siedliska, on tam często siedzi i no i jest oczywiście pod wpływem alkoholu. Mieszka chyba gdzieś na ulicy. Nie wiem, zresztą nie znam jego historii. To tylko jest moje gdybanie, ale no i tego usiadłem się, zapytałem, czy mogę z nim chwilę porozmawiać i tak naprawdę, czy będę mógł też sobie to nagrać do jakiegoś tam filmu, takiej potrzebowałem jednej sceny. No i on mówił: okej, spoko, nie ma problemu. Ja mu, no zaczęliśmy tam rozmawiać. A ja mówię: a ty jesteś tam z tego miejsca, ty prowadzisz to miejsce. Czyli ma uważność, wie kim jesteś, kim jestem, przepraszam. Ja mówię: tak. Ja mówię: co tam u ciebie? I on do mnie mówi: przejebane. Ja mówię: wiesz co? Dużo ludzi ma przejebane. A nie mówię tego dlatego, żebym powiedzieć, że weź się w garść, bo kurwa ktoś nie ma nóg, nie ma rąk i zrób coś ze swoim życiem. Tylko mówię: nieraz może ci się wydawać, że inni ludzie nie mają przejebane i że tylko ty jesteś wyjątkowy w tym swoim przejebane. A ja mówię: bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj mogę z tobą posiedzieć na tych schodach. I on wtedy oczywiście standardowo zapytał mnie, czy dam mu złotówkę, czy dorzucę mu się do wina na zwyczajnym świecie. Ja mówię: tak, stary, dam ci 3 złote, dlatego że wykonałeś dla mnie pracę. Nagraliśmy sobie film, na którą ty się zgodziłeś, więc generalnie dla mnie co zarobiłeś? Zobacz, mówię, to jest pierwsza twoja praca, będąc aktorem. On się zaczął śmiać. Jeszcze zbiliśmy sobie piątkę i wiecie co? I co teraz się zadziało? Bo ten koleś siedzi tylko 2-3 lata, on to chyba gdzieś koło 3 lata gdzieś tam się przemieszcza.
I teraz jak go mijam, to było przez wczoraj, jak widziałem tą pierwszą scenę, którą widzieliście na początku filmu, jak go mijam, to teraz czuję taką spokój, radość nawet może być. Witamy się, on macha mi ręką, ja mu macham ręką. Nic się nie zmieniło, on dalej pije ten alkohol, dalej mieszka na tej ulicy. Ale kim ja jestem, żeby powiedzieć, może wiem lepiej, jak ma żyć. Żeby mu powiedzieć, chodź, przyjdź do mnie, do fundacji, ja ci pomogę, dam ci pracę i tak dalej, i tak dalej. Jeśli on dzisiaj tego nie może ogarnąć, to właśnie tak ogryna jak ogaryna, no bo przecież mógłby do mnie przyjść porozmawiać. Może jakiś czas przyjdzie, może nigdy nie przyjdzie. Nie ma to dzisiaj dla mnie znaczenia. Dzisiaj w tym filmie chcę powiedzieć wam, że powoli pozbywam się tych potrzeby takiego etykietkowania ludzi, że żeby kurwa poczuć się na świecie od nich lepszym. Zawsze musiałem mówić, że ktoś jest zły, bo bardzo niedobrze mi było w życiu najzwyczajniej w świecie. Dzisiaj wiem, że każdy jest fajny, każdy jest dobry. Każdy. I że każdy radzi sobie najlepiej jak potrafi. Nawet ty. Chociaż co, możesz dzisiaj nie wierzyć. A teraz czekam na moją żonę, która się oczywiście spóźnia. Kocham cię, Olka. Też taka jesteś jak moja płcia. Nieraz nie mam na to zgody. Ale to jest mój problem z moją niezgodą.